Jesteśmy w Zbołszynku, na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Tu za moimi plecami największy producent mebli z płyty komórkowej. Ponad 3395 pracowników każdego dnia realizuje wyznaczony cel, jakim jest produkcja mebli codziennego użytku. Któż z nas nie ma mebli IKEA w swoim otoczeniu? Powstaje nowa hala, a co za tym idzie, nowe miejsce pracy. Czas przenieść się do serca fabryki, tam poznamy naszych głównych bohaterów. Monikę, Damiana oraz Remigiusza. Damian rozpoczął swoją pracę w IKEA 16 lat temu. Rozpoczynał na stanowisku operatora, obecnie jest liderem, co oznacza, że zarządza. Proszę powiedz mi, jak wyglądała Twoja praca 16 lat temu, a ta dzisiaj? No, w IKEA pracuję od 16 lat. W tym czasie poznałem bardzo dużo ciekawych ludzi i nauczyłem się pracy w grupie. Wcześniej pracowałem jako operator wiertarki i moim zadaniem było ustawienie maszyny i jej nadzór. W tej chwili pracuję jako lider produkcji i zajmuję się koordynacją zespołu na maszynowni. Jakie możliwości dostałeś od swojego pracodawcy na rozwój osobisty? Szkolenia, wyjazdy oraz możliwość inwestycji w siebie. A jakie korzyści jako pracownik masz z tej części socjalnej? Mamy dodatki finansowe, czasy pod gruszą, gwiazdkowe, wypłacane na Boże Narodzenie, fitness, masaże, basen. Mamy aktywności sportowe, turnieje piłki nożnej, tenisa ziemnego, zawody wędkarskie, spotkania mikołajkowe dla dzieci, pracowników. 16 lat to kawał jednak życia. Jak wygląda tutaj z zawieraniem przyjaźni? Tutaj jesteście wszyscy razem, czy to tylko jest praca, zrobienie swoje, posiłek, praca do domu? Nie, 16 lat to jest bardzo długi okres czasu i naprawdę można zaprzyjaźnić się z wieloma ludźmi. Spotykamy się po pracy i w pracy jest naprawdę przyjazna atmosfera. Kiedy rozmawiam z pracownikami, bardzo często mi mówią tutaj, że dyrektor generalny chodzi po hali, sam wszystkiego dogląda, zagląda. Czy to prawda, że tak jest? Tak, jest. Przychodzi, zapyta, jak się czujemy, przywita się, zapyta, co robimy w obecnym czasie i wysłucha nas. Kiedy pytałam pracowników o opinię na temat pani Beaty, wszyscy powiedzieli jedno. Miła, uśmiechnięta, jej drzwi zawsze są dla nich otwarte. Nie ma dla niej słowa niemożliwe albo nie da się. Pani Beato, w tej chwili znajdujemy się w stołówce. Czy wszystkie miejsca socjalne są takie kolorowe? Tak, każda stołówka jest inna. Stołówek mamy kilka ze względu na ilość pracowników i wszystkie wyglądają w podobnym stylu, ale każda ma inny kolor. Rzadko pracodawcy pozwalają swoim pracownikom na spędzanie tak naprawdę przerwy, nie dość, że w tak dużym zespole, to jeszcze w tak przyjaznej atmosferze. IKEA jest szczególną firmą. Stołówki są nie tylko po to, żeby sobie przyjść i odpocząć, ale także po to, żeby zjeść obiad, za który firma płaci. Co oprócz tego w pakiecie socjalnym? W pakiecie socjalnym mamy wiele różnych rzeczy, między innymi także wyjazdy do IKEA, które organizujemy raz w miesiącu. Pracownicy mogą jechać na zakupy i co dodatkowo mają 15% rabatu. Coś jeszcze jest w tym pakiecie? Mamy pracowniczy program emerytalny, który przekazujemy 1% brutto wynagrodzenia każdego pracownika na ich system emerytalny. Mamy program lojalnościowy, który jest związany z długością pracy u nas w firmie. Po 5 latach każdy pracownik otrzymuje specjalny bonus na swoje też konto emerytalne.
Mamy także kilka fabryk, które są na całym świecie rozsiane, jako IKEA, i nasi pracownicy mogą tam jeździć. W związku z tym mają wyżej płatne delegacje, wyżej płatne kilometrówki, więc te wyjazdy są dodatkowo jeszcze atrakcyjne dla nich. Monika pracuje w IKEA już 11 lat. Zaczęła na stanowisku pakowacza, obecnie pracuje na maszynie. Czym różnią się te stanowiska? Czy co robiłaś, kiedy byłaś na stanowisku pakowacza, a co robisz teraz, kiedy pracujesz na maszynie? Na linii stoi się po prostu w jednym miejscu i cały czas wykonuje się te same ruchy. A jak jestem na maszynie, to mogę chodzić, chodzę w koło tej maszyny i co chwilę jest coś innego, jest jakaś zmiana. Praca na linii jest trochę bardziej monotonna. Mhm. Co sprawiło, że 11 lat temu właśnie tutaj rozpoczęłaś swoją karierę zawodową? Większe zarobki przede wszystkim, też lepszy socjal, też to, że nie było takich sytuacji, jak miałam w poprzedniej firmie, że ktoś do mnie podchodził i mówił, że muszę dzisiaj zostać, nie pytając się, czy ja mam taką możliwość. Tutaj jest grafik ustalony z góry, na cały miesiąc każdy wie, jak idzie do pracy, nie ma jakichś zmian grafiku, a jeśli jest potrzeba, żeby zostać dłużej, to jest to z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie ma tak od razu. Z czego korzystasz jako pracownik? Mowa oczywiście o tych socjalnych dodatkach. Mogę zrobić kurs języka angielskiego, mamy benefity, mamy programy rozwojowe, mamy też różne inne kursy, na przykład na wózki widłowe, które ostatnio sobie zrobiłam. Pan Remigiusz w IKEA pracuje już 20 lat. Tak naprawdę przeszedł chyba wszystkie stanowiska na swoim wydziale i można powiedzieć, że jest tutaj weteranem, który w tym momencie nawet pracuje ze swoją rodziną, prawda? Tak. Kto tutaj z panem pracuje? No obecnie córka, siostrzeniec, bratanica. Także no jest nas rodzinnie już teraz, można powiedzieć. Gdzie jeszcze niedawno miałbym zastrzeżenia do tego. Na czym polega pana praca? Obecnie pracuję na takim dziale u nas sortowni i obsługuję piłę SCM. Jest to dział, w którym się przebieramy elementy, kasujemy i tak dalej. Co to znaczy kasujemy? Elementy, które nie odpowiadają jakości i parametrom, po prostu są kasowane. Wysyłane na rębak, robiona z tego, załóżmy, sieczka i wysyłane do producenta, który wraca to z powrotem do nas w płycie wiórowej. Dlaczego 20 lat w jednym miejscu? No, gdyby mi nie było tu dobrze, to bym nie był. Poza tym, ja powiem tak, jestem może tu jednym z starszych osób, ale ja mam dobry kontakt z młodzieżą, znaczy z młodszymi. I nie tylko praca, ale i po pracy piwo. Po pracy jakieś wędkowanie, jeszcze jakieś tam inne spotkania typu, nie wiem, piknik, coś tego i my się dobrze czujemy. Jak się człowiek dobrze czuje, to po co coś zmieniać? Jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz inwestować w siebie, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Skontaktuj się z działem rekrutacyjnym telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Ciebie. Dołącz do nas. W IKEA Industries Bączynek jesteśmy jednym zespołem.